Jestem członkiem grupy producenckiej Owoc Sandomierski. Drodzy Państwo, zorganizowaliśmy to spotkanie dzisiaj nie tylko po to, żeby narzekać, żeby pokazać, jak jesteśmy w trudnej sytuacji, a to jest również rzeczą bardzo ważną. Chcemy również pokazać, że ten pomysł grup producenckich jest jak najbardziej pomysłem trafionym, jeżeli on jest wykonywany we właściwy sposób. Nie chcemy, aby to dzisiejsze spotkanie było odczytywane w ten sposób, że my jako udziałowcy, jako członkowie grupy producenckiej występujemy przeciwko grupie. W chwili obecnej jesteśmy w większości w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wiemy, że Owoc Sandomierski również ma niesamowicie duże kłopoty, natomiast chcielibyśmy przedstawić, skąd to wszystko się wzięło. Chcielibyśmy tutaj podyskutować, chcielibyśmy później poprosić o wystąpienie mecenasa, żeby przedstawił, jak wyglądają nasze sprawy, i na końcu poprosimy pana dyrektora Agencji Rynku Rolnego Jacka Tosia, aby usiadł z nami i abyśmy porozmawiali o tym, co my tak naprawdę w chwili obecnej możemy zrobić. Drodzy Państwo, przystępując do grupy producenckiej, my wszyscy ulegliśmy pięknym ideałom grupy, które tak naprawdę w wielu wypadkach widzimy, że w sąsiednich grupach funkcjonują, gdzie towar jest sprzedawany wspólnie, gdzie pieniądze wpływają na czas, gdzie tak naprawdę są one rozsądnie rozliczane, i tak też było na początku w grupie, do której my należymy. Natomiast niestety z czasem wszystko to poszło w zupełnie innym kierunku. Dlaczego przystąpiliśmy do grupy? Bo tak naprawdę na początku obiecywano nam złote góry. To, co w chwili obecnej są to dla nas jakieś złote góry, natomiast w innych grupach producenckich to normalnie funkcjonuje. To normalnie działa, natomiast u nas rzeczywiście na początku była ta pomoc w sprzedaży owoców wyprodukowanych w gospodarstwach. Dbaliśmy o podniesienie jakości poprzez inwestycje w gospodarstwach. Wzrost opłacalności miał pochodzić z ograniczenia kosztów przechowywania, sortowania i pakowania. Mieliśmy ograniczyć ubytki podczas przechowywania, uzyskać wyższe ceny. Natomiast to wszystko okazało się, że z pewnych przyczyn, o których tutaj wszyscy wiemy, przede wszystkim przeinwestowania z powodów różnych decyzji, no, w naszej grupie przestało funkcjonować. Tak naprawdę teraz pokażę na pewno takich kilka szokujących rzeczy, opartych na faktach. Ja nie będę tutaj koloryzował, tylko chcę powiedzieć, w jaki sposób my, udziałowcy mniejszościowi, jesteśmy traktowani. Więc tak, na początku byliśmy bardzo potrzebni grupie, żeby dać potencjał produkcyjny, żeby uzasadnić inwestycje w grupie. Natomiast po uzyskaniu pełnego uznania, niejednokrotnie usłyszeliśmy, jak się nie podoba, to można wyjść. Tak naprawdę teraz nie jesteście nam potrzebni. To są cytaty, które ja tutaj dalej poprę faktami. Jednym problemem dla nas jest to, że za jabłko zebrane z 2015 roku nie uzyskaliśmy zapłaty. Drugim natomiast problemem, który tak naprawdę niedługo się pokaże, to jest to, że w naszych grupach znajdują się sprzęty, znajdują się maszyny, których zakupie tak naprawdę my partycypowaliśmy. I tak to wygląda. Drodzy Państwo, skrzyniopalety, wózki widłowe były kupowane przy naszym 40% udziale. Około 80 zł koszt skrzyni, natomiast my ponosiliśmy koszt przy zakupie 38 zł przy jednej skrzyni. I tak naprawdę nie powinniśmy podnosić żadnych kosztów. My byśmy w ogóle tego tematu nie poruszali. Natomiast w chwili obecnej mamy potwierdzenia zapłaty za tak naprawdę część sprzętu, który znajduje się w naszych gospodarstwach. Natomiast jest on na stanie grupy producenckiej. Jest on na stanie grupy producenckiej i tak naprawdę każdy z nas taki kwitek ma. Tyle tylko, że są jeszcze osoby, które kwitka nie mają takiego.
Na przykład oddały one jabłka i zostało im potrącone 40% wartości sprzętu, który w tym momencie znajduje się w gospodarstwie. I teraz dostajemy informację, ok, proszę ten sprzęt nam zwrócić. Drodzy Państwo, jest to tak naprawdę nasza współwłasność. I w tym momencie, ok, dobrze, zwrócimy, tylko proszę nam zwrócić zaliczkę, którą my wpłaciliśmy na poczet tego sprzętu. Bo idea była taka, że po 5 latach ten sprzęt będzie przechodził na własność producentów, którzy partycypowali w zakupie. I nasze pytanie brzmi, gdzie tak naprawdę zaksięgowano te wpłaty? To były miliony złotych. I prosimy teraz, ok, oddamy sprzęt, nie ma sprawy, ale również wypadałoby zwrócić te pieniądze, które były wpłacane. I tutaj odpowiedzi żadnej nie mamy. Nie mamy żadnej odpowiedzi. Tak naprawdę 75% dotacji pochodziła z pieniędzy unijnych. Następna rzecz, to co ostatnio nam zostało zaproponowane. Dlaczego my do grupy przystąpiliśmy? Ograniczenie kosztów, bo tak naprawdę wiemy, że ceny spadają, więc z automatu ważną rzeczą dla nas jest ograniczenie kosztów produkcji. Ograniczenie kosztów przygotowania towaru do sprzedania. I w jednym z listów, który otrzymaliśmy pewnej nocy, była tam taka propozycja, że ogólny koszt związany z przechowywaniem owoców wynosi 25 groszy do końca marca. Później liczymy po 5 groszy do każdego miesiąca, co daje nam 40 groszy za jabłka przechowywane do końca czerwca. Następna rzecz, udziałowiec, który produkuje towar w grupie, będzie mógł sprzedać jej towar swojemu odbiorcy z możliwością sortowania w firmie, ale poniesie koszt sortowania, około 10 groszy. Mamy już 50 groszy. Następna rzecz, drodzy Państwo, grupa powstała po to, żeby sprzedawać towar członków. Po to, żeby pomagać w sprzedaży tego towaru. Natomiast tutaj udziałowiec, który nie przechowuje w grupie i nie sprzedaje, będzie płacił 5 groszy z kilograma jabłek konsumpcyjnych, 1 grosz jabłek przemysłowych, jaki powinien sprzedać grupie. No, tutaj widzę zupełny konflikt interesów i tak naprawdę albo sprzedajemy przez tą grupę, ale okazuje się, że jeżeli zapłacimy parę groszy, no nie parę groszy, bo w grupie przyjęto 60 ton jako średni plon, 60 razy 5 groszy daje nam 3000 zł. Więc jak zapłacimy 3000 zł hektara, to wszystko jest w najlepszym porządku. Następna rzecz, podnosimy koszty do dostaw opakowań, odbioru, jest to rzecz normalna. Niemniej jednak tutaj już mamy około 60 groszy koszt obróbki 1 kg jabłek. I tak naprawdę dalej jeszcze dochodzi koszt opakowania i finalnie mamy 80 groszy do każdego kilograma wyprodukowanego jabłek w gospodarstwie i okazuje się, że te koszty nie zostały ograniczone, ale są one 2 razy wyższe niż tak naprawdę do tej pory ponosiliśmy we własnych gospodarstwach. No chyba nie o to nam chodziło. Następna rzecz, proszę zobaczyć, to jest zdjęcie jednego z udziałowców. Oddał owoce do wykorzystania na soki. To było chyba późną jesienią, czy też zimą i okazało się, po pół roku ta osoba przychodzi do firmy, jabłka nadal stoją z przeznaczeniem na soki. Proszę zobaczyć, tak to wyglądało. Mamy rewelacyjne komory, tyle tylko, że potem kto za to zapłaci? Więc takie rzeczy były na porządku dziennym i my nie możemy po prostu patrzeć na tego typu działania i dalej milczeć. To już zbyt długo trwa i stąd nasz tutaj pomysł, żeby o tym głośniej powiedzieć. A tutaj, drodzy Państwo, są uchwały. Zaraz, gdzie jest moja teczka? Tutaj